Cześć wszystkim. Dzisiaj idziemy na stary, opuszczony dom. W bardzo starej też miejscowości. Nie będziemy na razie wskazywać nazwy. Jest tutaj bardzo dużo rzeczy, które można, no wiadomo, mógłby ktoś je zabrać, zniszczyć. A nie jesteśmy fanami tego typu rzeczy. Rzeczka, stary mostek, dojazd do domu. Wokół będzie można zobaczyć bardzo wiele starych ruin. Domy budowane przed wojną. Jak widać, z takich kamieni kładanych na ścisk. Tak to wyglądało. Tam widać nasz domek, do którego się już zbliżamy. Musimy uważać, bo poinformowali nas, że tutaj gdzieś jest zakryta stara studnia. Bardzo głęboka, także nie chcielibyśmy tam wpaść. Wysyp jakieś śmieci. Stary gamki. Jest i nasz dom. Próbowałem zaczerpnąć informacji, kto mieszkał tutaj przed polską rodziną. Słyszałem trzy wersje, że był to wcześniej dom jakiegoś kowala Roberta Millera. Słyszałem też, że był tu gdzieś stary młyn. Natomiast no jakoś mi się to tak ciężko mi to wyobrazić, żeby tutaj był stary młyn na takiej wysokości. Chociaż może. Tutaj mamy schodki prowadzące wejście główne. Tutaj prawdopodobnie była albo druga część domu, albo jakaś stodoła, może później zostało to przerobione. No to co? Widzimy się w środku. Jesteśmy już w środku. Niestety drzwiami wejść się nie dało. Jest jakieś zrobione wejście przez okno. Jesteśmy już w środku. Tak wygląda wyjście. Stare buciki. Przymierzyłbym, ale raczej nie mój rozmiar. Okej, zobaczymy jak to wygląda. Staram się wejść w każde pomieszczenie, natomiast dach jest w tak kiepskim stanie. W niektórych pomieszczeniach, że nie będziemy ryzykować. Tutaj ktoś rozwalił kawałek ściany. Może coś było ukryte. Może nie. Zadomowiły się pajączki. Idziemy dalej zobaczyć. Klaudia mnie tutaj straszy, rzuca starymi przedmiotami. Piwnicę może zostawimy sobie na koniec. Oświetlaj tutaj bardziej. Mamy jakieś wejście. Widać, że jest wszystko w kiepskim stanie. Może uda się znaleźć jakieś pomieszczenie. No tutaj raczej bym nie wchodził. Tutaj już się zbiera woda. Widać jakieś elementy drewniane w środku, pod kamieniami. Tak jakby tutaj kiedyś było wejście i zostało zasłonięte. Nic tutaj nie ma, idziemy dalej.
przyjdziemy sobie na górę. Tutaj jest to główne wejście zamknięte, gdzie mieliśmy schodki. Tak to wygląda u góry, wiele rozrzuconych ubrań. Tutaj również mamy jakiś pokój z zawalonym dachem. Wyjście z domu przez górne przejście. Stare ubrania. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, po prostu nie było stać tej rodziny tutaj już na utrzymanie tego domu i się wyprowadzili, zostali gdzieś przesiedleni. No tutaj wszystko zostało w takim stanie, na pewno zostało też rozkradzione przez niektórych tutejszych mieszkańców. Mamy kuchnię, stare kuchenne meble, pozostałości konfitur, jedzenia. Tak to wygląda w środku. To drugie pomieszczenie, bardzo zniszczone. Prawdopodobnie był jakiś piec, który został wyniesiony. Straszne od ludzie, ale w sumie chciałbym tutaj mieszkać. Stawione wersalki, fotele. No i przejdźmy sobie do tego drugiego pomieszczenia, zobaczymy czy jest tam bezpiecznie, czy można tam wejść. Bynajmniej się postaram tamtędy przejść. Tutaj mamy jeszcze strych. Schody wyglądają bezpiecznie. Ale to tylko pewnie pozory. Nic, zobaczymy. Tutaj wygląda. Okej. Tak wygląda to od wewnątrz. Nie ryzykowałbym, idąc dalej. Widać, że tutaj ktoś kiedyś nocował, może jakiś bezdomny. Tutaj były jeszcze schodki, można było wejść wyżej. Dalej nie będę wchodził, bo widzę, że ta podłoga jest w bardzo kiepskim stanie. Nie chciałbym spaść na dół. Także schodzimy. Staramy się wejść tutaj. Kolejne pomieszczenie gospodarcze. Tak to wygląda. To jakieś stare palenisko. Kolejny pokój. Cześć. Trochę creepy. Widać, wszystko już jest w stanie agonii, że tak to nazwę. No i dach nade mną. Jak widać, w każdej chwili może się wszystko zawalić. Tak nie będziemy tutaj spędzać zbyt dużo czasu, żeby przejść
na dół, zobaczymy jak wygląda piwnica. Będą jakieś dalsze pomieszczenia. Okej, zejdziemy zobaczyć jak wygląda piwnica. Drewniane stropy. Klaudia niestety nie wyszła ze mną. Powiedziała, że przyjdzie wszystko, ale nie piwnica. O. Nie wiem, czy to jakaś stara łaźnia, czy po prostu łazienka. Nie mam pojęcia. Tutaj widać jakby wannę. Miejsce, w którym można by było się wykąpać. Widać jeszcze wodę w środku. Rury. Drewniane półeczki. Ławka. Ławeczka. Jakiś filar. Co my tutaj mamy? Mamy jakiś numer na filarze, bądź jakieś znaki. Nie wiem, czy zostało to wykorzystane po prostu z jakiegoś innego domu. Po drugiej stronie nie widać żadnych oznaczeń. Czerwona cegła. I tak wygląda to drugie pomieszczenie. Leży tutaj trochę siana na dole. Nie wiem, czy trzymano tutaj jakieś zwierzęta. Mamy jakieś pościele. Wąż. Widać, że ktoś odkrywał stare bloczki kamienne. Nie wiem, czy coś było schowane, czy po prostu z czystej ciekawości. Tak to wygląda. Szkoda, że jest tak bardzo ciemno, że nie mogę wam oświetlić całego pomieszczenia. Mam nadzieję, że da się tutaj co nieco zobaczyć. Mam nadzieję, że dużo, a nie co nieco. Okej. Wejdziemy. A więc przyszliśmy w sumie wszystkie pomieszczenia. Zobaczyliśmy dom od środka. Teraz możemy przejść naokoło, może zobaczymy jeszcze coś ciekawego. Z drugiej strony możemy podziwiać architekturę tej niby stodoły. Cokolwiek, co tutaj było. Tutaj mamy to zamurowane wejście, o którym mówiłem od środka. Tak wygląda dom z tej strony. Natomiast znaleźliśmy jeszcze jedną ciekawą rzecz. Skoro to miałoby być stodoła, co miałoby być tutaj w dole obok domu, bo mamy takie dosyć duże filary, które możecie już sobie tutaj zobaczyć. Elementy również pozostałości po stodole domu. Nie wiadomo. Jeśli chodzi o jakieś informacje, żeby znaleźć tutaj cokolwiek w internecie, jest bardzo ciężko. Mam stary przewodnik sprzed 7 lat, który pokazuje tutejsze domy pozostałości. Natomiast tego domu właśnie w nim nie znajdziemy i ciężko mi po prostu przekazać wam więcej informacji na ten temat. Widać, było to bardzo duże, bo to ciągnie się tutaj na jakieś 20 metrów długości. Te pozostałości, tutaj mamy te filary. A tutaj mamy nasz dom na wzgórzu. To co kochani, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że
spodobał wam się materiał, natomiast jest to pierwszy odcinek, pierwszy materiał, jaki kiedykolwiek w życiu nagrywaliśmy. Myślę, że pokażemy wam jeszcze dużo ciekawszych rzeczy, no, natomiast musimy się wkręcić.